Dzień dobry, drodzy widzowie, witam was ciepło i serdecznie. Ja dzisiaj razem z moją Lucy po raz pierwszy pełnometrażowo, czyli będzie ze mną cały czas, bo tak tylko urywkowo. Ale pozwólcie mi też przywitać dzisiaj moich gości. Monikę, którą poznacie, bo będzie dzisiaj Monika chyba dużo mówiła na temat związany z tym filmem, ale i Leszka, który jest partnerem Moniki w biznesie. Leszku, witam was, witam ciebie, Moniko. Cześć, cześć, witamy. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. I witam Dagmarę, Dagmary wszyscy znacie. Dagmarko, kochana, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, Arizona. Witajcie, witajcie, kochani. Witamy. Naprawdę witam was gorąco, bo u nas jest gorąco. Gorąco. I teraz jest 23 stopnie, jest rano, jeszcze będzie dzisiaj 30 parę. Czyli ciągle lato u nas nie odpuszcza, ale temat też mamy dzisiaj gorący. Ja przygotowałem sobie do tej naszej rozmowy taki background z sercem. No i to nie jest bez powodu, bo jeśli mieliście, moi drodzy widzowie, okazję już zobaczyć ten pierwszy film, to wiecie o tym, że w moim życiu pojawiły się takie chwile, w których miałem ogromny problem z moim sercem. Na szczęście udało się to uratować, tą sytuację, ale jak mi lekarze powiedzieli, że oni zrobili co mogli, ale tylko w pewnym wycinku, a cała reszta zależy ode mnie, to poczułem się trochę bezradny, bo powiedzieli mi tylko hasłowo, że arterię owszem naprawili, ale reszty nie mogą, o resztę muszę zadbać sam. No i to było dla mnie zaskoczenie, Monika, Leszku, bo ja wtedy zupełnie nie miałem pojęcia o tym, o czym oni do mnie mówią. Jakieś mikrokrążenie, to mi powiedział chirurg. I dopiero po może 2 miesiącach, kiedy już byłem na tyle sprawny, żeby odpalić laptopa, nie, i zajrzeć, co to jest to mikrokrążenie, to dowiedziałem się, że w zasadzie nie mam na to wpływu. No mogę tam biegać, mogę sobie trochę poskakać fizycznie, i tyle. Tyle się dowiedziałem od medyków, od medycyny, na stronach medycznych. No i kiedy ty, Dagmara, powiedziałaś mi o tym, że kiedy to było, Dagmara, 3 tygodnie temu? 4? Ale co? Nie, może 4 tygodnie temu? Ja obejrzałem. Mieliśmy filmik wtedy, nie? A, słuchajcie, nie, to moje Lucy. Lucy obejrzała... Ja obejrzałam pierwszy film z wami, Leszek i Monika. I poszłam do góry, oglądałam na dole i poszłam do góry i mówię, my to musimy mieć. I on nie wiedział jeszcze co. Ja nie wiedziałem co. Ja się trochę z Dagmarą kłóciłem nawet tam. Słuchajcie, bo tutaj też musisz powiedzieć, że ty też byłeś w takim miejscu obronnym, że tak powiem, że stałeś murem, powiedziałeś nie, to jest za drogie, w ogóle o co tu chodzi, dlaczego to jest takie ciężkie, dlaczego nie. Także miałeś bardzo dużo takich powodów na nie. I miałem. Myślę, że bardzo dużo naszych widzów też tak patrzy bardzo sceptycznie, niektórzy na to, nie? No bo wiadomo, cena, wiadomo, że dlaczego technologia, dlaczego my jesteśmy tacy otwarci na tą technologię. Ale słuchajcie, musicie nas wysłuchać, bo to naprawdę jest... My mamy bardzo dużo powodów, dla których jest to dla nas wyjątkowe urządzenie. Dlaczego? To się zaraz dowiecie. Tak, ja bym poprosił was, ciebie, Moniko i Leszku, bo pewnie też opowiecie coś tam ze swojej historii, bo wy też macie taką trudną przeszłość, która was doświadczyła. No więc ja wam oddaję głos. Powiedzcie o tym, dlaczego. Super, bardzo dziękuję za takie fajne wprowadzenie, bo już robi się naprawdę interesujące i ciekawie. I bardzo podobało mi się to słowo, którego użyłeś, przeszłość. Czyli właśnie dokładnie to już jest przeszłość, ale czasami dotykają nas pewne sytuacje w życiu, żeby móc coś poznać, coś odkryć, pójść dalej o krok, dwa, po prostu wyjść poza swoją strefę komfortu i później dzielić się z tym z innymi. No i tak też było w moim przypadku. Powiem wam tutaj krótko swoją historię, która jest bardzo ciekawa i wydawało mi się na tamten czas w tej przeszłości właśnie, że nie ma już dla mnie rozwiązania i też zanim zaczęliśmy nagrywać, poruszyliśmy bardzo fajny i ciekawy temat, nie? Bo gdzieś tam ten świat świadomości
i tego wychodzenia poza tą medycynę niekonwencjonalną, czyli chodzenie na boso, korzystanie z tych środków wszystkich, które mamy z natury, zioła i te wszystkie inne rzeczy. Ja oczywiście cały czas gdzieś tam praktykuję, praktykowałam, jestem zwolennikiem tego, ale mimo wszystko niestety nasze ciało, nasz organizm, my jesteśmy żywym organizmem ludzkim, który, no nie oszukujmy się, choć próbujemy czasami kobiety, zwłaszcza zabiegami medycyny estetycznej, które nie są do końca dobre i zdrowe dla naszego organizmu i naszego mikrokrążenia, poprawiać ten wygląd, likwidować, minimalizować zmarszczki i tego typu rzeczy, gdzieś tam oszukać, ale jednak to ciało się starzeje, więc musimy o to ciało, czy musimy, to jest może złe słowo, możemy o to ciało zadbać w zupełnie inny sposób. I słuchajcie, ja te kilkadziesiąt lat temu, w momencie, kiedy przyszłam na ten świat, urodziłam się z taką wadą, to jest rozszczep kręgosłupa, czyli rozdwojenie, tak naprawdę nie złączenie, nie połączenie łuków kręgowych, dodatkowo do tego dochodziło rozdwojenie rdzenia kręgowego, zakotwiczenie rdzenia kręgowego, przepukliny, blok kostny, dyskopatie, skolioza, lordozy, no różne, no mój rezonans jest na dwie strony A4 i ja całe moje dotychczasowe życie, nie licząc 4 lat do tyłu, odkąd dowiedziałam się o mikrokrążeniu, to moje życie wyglądało po prostu w ten sposób, że to był ciągły ból. I oczywiście od lekarzy, czy to był lekarz neurolog, czy to był chirurg, czy to był ortopeda, bo byłam pod opieką wielu specjalistów, cały czas słyszałam, no ale do tego to już się musisz przyzwyczaić, to wiadomo, z wiekiem będzie coraz gorzej. I tak naprawdę docelowo prawdopodobnie no, będzie kiedyś ten wózek potrzebny, no i cały czas zakazy, nie? Ty nie możesz robić tego, ty nie możesz robić tego, nie możesz robić tego i tak dalej. No ale słuchajcie, ja byłam taką osobą, która gdzieś chciała od samego początku pomagać ludziom. W wieku 7 lat dokładnie pamiętam, jak dziś poszłam na oddział dziecięcy do mojego młodszego kuzyna. Wisiał biały fartuch na wieszaku. Ja ten fartuch zdjęłam, założyłam na siebie i tak dumnie stanęłam w tym lustrze, nie? I tak stoję z tym fartuchem, wiecie, takie dziecko 7-letnie, patrzę się na moją mamę. Mamo, tato, ja będę leczyć kiedyś ludzi. No i tak popatrzyli na mnie, weź ty to ściągnij, co ty gadasz, zejdź na ziemię. Ja mówię, no już dawno jestem na ziemi, nie? Tak sobie pomyślałam, ale wiecie, jak to takie dziecko. No i faktycznie poszłam na położnictwo, z zawodu jestem położną, bo mnie to bardzo fascynowało, przyjmowanie nowego życia na świat, czyli bycie tą osobą, która jest, towarzyszy temu dziecku właśnie w tym pierwszym oddechu, w tym poznaniu tego świata i trochę gdzieś tam uprzyjemnić ten moment. Ale niestety ten mój kręgosłup, ta wada tego kręgosłupa dawała się nieźle we znaki. Ja kilka razy w roku, słuchajcie, lądowałam na fizjoterapii, na oddziale rehabilitacji na 2-3 tygodnie, czyli z kolei wycięcie z pracy, rehabilitacja, bo były takie bóle, ale to było takie zamiatanie pod dywan, czyli to było na chwilę. Na chwilę ta rehabilitacja pomagała i za chwilę to wszystko wracało i to najgorsze ze zdwojoną siłą, słuchajcie. Ja byłam uzależniona i się już tego nie boję, kiedyś o tym nie mówiłam. Ja codziennie rano brałam ketonal, tramal, bardzo wow, silne środki bólowe. Ja w torebce każdej jednej miałam fiolkę ketonalu. I 2-3 na raz też nie miało znaczenia, żeby tylko nie bolało, żeby móc funkcjonować, bo ja jako też samodzielna mama od pewnego czasu musiałam jednak zapewnić po prostu tej mojej córce no, odpowiednie wiadomo warunki, więc trzeba było funkcjonować i pracować. No i tak to moje życie się toczyło, że siadały mi nerki, często lądowałam po prostu na urologii, gdzieś z jakimiś tam zatrzymaniami po prostu przepływów w nerkach, niedobrze też było z wątrobą od tych leków, no bo leki uszkadzają wątrobę. No i w końcu przyszedł taki moment, że naprawdę nie potrafiłam wstać z łóżka. I teraz się z tego, znaczy cieszę, no nie, że się cieszę, ale uśmiecham się, bo już to nie traktuję tego jako traumatycznego wydarzenia, tylko jako wydarzenie, które popchnęło mnie ku czemuś lepszemu, że właśnie tak miało być. No i poznałam wspaniałego człowieka na mojej drodze, Piotra, który pokazał mi technologię, powiedział mi, czym jest w ogóle mikrokrążenie. Słuchajcie, ja jako medyk, gdy skończył studia i nie mówię tego, żeby się wywyższać czy coś, ale nie wiedziałam, czym jest mikrokrążenie. Słuchajcie, dla mnie to było, aha, mikrokrążenie, no dobra, no to są jakieś żyłki tam, trochę tego jest, no żyły, serce, tętnice, no to jest ważne. Pompa musi pracować, nie przepompowywać tą krew. I te żyły, to musi być drożne, to jest podstawa. O nie, 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 mikrokrążenie jest podstawą.
bo słuchajcie, w naszym organizmie mikrokrążenie, i to można bardzo łatwo sprawdzić, bo wiele podręczników już teraz opisuje to, nawet jest taki polski artykuł polskiego kardiologa, gdzie on sam pisze, że mikrokrążenie ogólnie na przykład też wieńcowe, ale w całym organizmie to jest 95% wszystkich naczyń krwionośnych. Ja mówię, o kurde, 95% naczyń. Jakbyśmy sobie to wyjęli, te wszystkie naczynka drobne z naszego organizmu, to możemy sobie wyłożyć z tymi naczyniami całe boisko piłkarskie. Jedno duże. Jakbyśmy je wzięli po linii prostej, to możemy sobie naszą ziemię 2,5 razy po równiku okrążyć. I taki paradoks tego wszystkiego jest taki, że większość tych naczyń jest cieńsza niż nasz ludzki włos, a co jeszcze ciekawe, że w 1 mm² na przykład właśnie wątroby, w takiej kropce małej, to jest 5000 mikronaczyń krwionośnych. I dlaczego to mówię? Bo to jest bardzo ważne pod tym kątem i w aspekcie, tak, że wszystkie te naczynia, po co nam tyle tych naczyń? Nie, ktoś by powiedział, no ale po co nam tyle tych naczyń? No bo każdy nasz organ, narząd, staw, nawet kości, nerwy, no cokolwiek byśmy sobie w naszym ciele nie wymyślili, musi być unaczynione. I pierwsza rzecz, która powstaje w życiu płodowym, słuchajcie, to jest mikrokrążenie. I dopiero później zaczynają się budować, tworzyć kolejne narządy i rzeczy w naszym organizmie. I to mikrokrążenie to jest główna właśnie droga dotarcia, jakbyście sobie wyobrazili jakiś stan, jakiś kraj, albo całą Europę nawet. I wyobraźcie, popatrzcie się na mapę, ile tych wszystkich jest dróżek, nie? I teraz nagle te dróżki znikają, nikt nigdzie nie dojedzie. Wszyscy zostają uziemieni. I tak samo jest w naszym organizmie. Musi być to mikrokrążenie drożne, musi prawidłowo funkcjonować i pracować, żeby ta każda komórka była dobrze dotleniona, dożywiona, bo komórka jedna, słuchajcie, z takich ciekawych rzeczy, potrzebuje 80 substancji odżywczych. Jedna komórka, żeby dobrze funkcjonować, więc nawet jak ktoś przyjmuje jakieś leki, suplementy, witaminy, to dobrze by było, żeby te witaminy, te leki tam dotarły. No tak. A co z tego, że ktoś sobie, wiesz, weźmie coś, no dobra, no to ja sobie wezmę i pach, i nie ma, nie? No ale poszło drugą stroną, nie? Więc no co za sens? No tak naprawdę nie ma żadnego sensu, nie? Brania czegokolwiek i wydawania pieniędzy na suplementy, witaminy i dbania o siebie, jak nie ma się tego dobrego mikrokrążenia. Więc u mnie na początku był to szok, ale jak sobie zdałam sprawę, jak to jest ważne i jak, dlaczego na przykład były te bóle, głównie z tego powodu, że tam robiły się obrzęki, że robiły się stany zapalne, że były już zwyrodnienia, że właśnie tamten to miejsce nie domagało, bo organizm walczył o to, żeby utrzymać przy życiu narządy wewnętrzne, jelita, mózg, wątrobę, no i tam już nie wysyłał tych wszystkich leukocytów, tego wszystkiego, no i nawet to tam nie pracowało. A druga rzecz, ten świat, w którym my żyjemy, dlaczego? Bo ktoś powie, ale dobra, ty miałaś tam rozszczep kręgosłupa, ja, mi nic nie jest, nie? No na przykład taki Leszek czy Dagmara, no mi nic nie jest, ja jestem młoda, ja uprawiam sport, dużo się ruszam, zdrowo się odżywiam. Po co mi taka technologia na przywracanie prawidłowego mikrokrążenia? Więc ja to mówię bardzo szybko takiej osobie. Przede wszystkim żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, czyli jesteśmy narażeni naprawdę na wiele tych czynników zewnętrznych, czyli zanieczyszczenia, to pożywienie. Powietrze, woda, pożywienie. Ale słuchajcie, stres, te nasze naczynia krwionośne, one się mogą, łatwo się kurczą, ale ten stres przewlekły, który towarzyszy ludziom, ten pęd życia, taki wiecie, cały czas gonienie tego własnego ogona, powoduje, że te naczynia mają problem, żeby się rozluźnić, żeby się rozkurczyć. No i na przykład takim fajną rzeczą, którą wczoraj też przytoczyłam na wykładzie medycznym, który prowadziłam, to właśnie jest mechanizm wypróżnień. I może to nie jest łatwy temat, ale bardzo ważny, ponieważ jelita są bardzo ważne, to jest nasz pierwszy mózg, mogę powiedzieć, kiedyś mówiłam, że drugi mózg. Ale słuchajcie, jak się rodzi noworodek, no to wypróżnienia następują po każdym posiłku. To nie jest nowy, tak, że nowy posiłek wypycha stary. Tak, że noworodek robi kupę raz dziennie. No widział ktoś takiego noworodka, no to jest trochę już patologia, jak noworodek robi kupę raz dziennie. Więc my mamy ten mechanizm właśnie zachowany w momencie urodzenia się. Ale przez to, co nas napotyka w naszym życiu i przez to, że nasz organizm po prostu się starzeje, no to to mikrokrążenie spowalnia. I jeżeli na przykład jesteśmy, nie wiem, mamy 30, 40, 50, 60 lat, jeżeli już idziemy raz dziennie, no to jest super,
ale powinniśmy mimo wszystko chodzić dalej do toalety po każdym posiłku, słuchajcie. I u mnie dzięki właśnie terapii mikrokrążenia mogę teraz powiedzieć, że ten mechanizm się tak jakby naprawił, bo dzięki przywróceniu tej prawidłowej naczyń ruchowości, czyli prawidłowemu temu kurczeniu się i rozluźnieniu tych naczyń, powoduje to, że nasz organizm zaczyna się regenerować sam. Czyli my mu dajemy tylko bodziec i on po prostu ma te wszystkie dróżki otwarte i on się oczyszcza, detoksykuje, regeneruje, wchodzi w taką samą regenerację. Czyli my tylko dajemy bodziec w formie 8-minutowej sesji, 8-minutowej terapii, impuls, który trafia w ściany naczyń krwionośnych i nasz organizm już całą resztę roboty robi sam, bo efekt terapeutyczny utrzymuje się w organizmie do 16 godzin. I ale wiesz co, Monika, jeśli ci wolno wejść słowo, pewnie wszyscy widzowie albo większość widzów tutaj na kanale też tak myśli, jak ja myślałem, że właściwie to tą krew pompuje tylko sercem, tak? Ale ciągle jakoś tak myślałem sobie, no wiesz co, ta pompa musi wytworzyć bardzo duże ciśnienie, żeby ta krew przeszła do tych najmniejszych żyłek. I dopiero dzięki wam dowiedziałem się o tym, że to tak wcale nie jest. Że ta pompa, te pompy, one są rozsiane w całym organizmie, bo każda żyłka ma w sobie mięśnie. One się jakoś tam specjalnie nazywają, które są wokół tej żyły i to one dzięki skurczom popychają tą krew do pracy, do krążenia. Tak to jest? Tak, dokładnie. I jeżeli jesteśmy właśnie w temacie naczyń ruchowości, bo tak to się nazywa, to jest taki autonomiczny, zupełnie niezależny system, niezależny od pracy serca, bo serce przepompowuje krew swoją drogą na te główne żyły i arterie, no i mamy tętno obwodowe i ciśnienie krwi. Ale już później w mikronaczyniach krwionośnych jest naczyń ruchowość, czyli niezależne skurcze i rozluźnienia. I właśnie to jest to clue i to jest najważniejsze, więc jeżeli mógłbyś udostępnić, pokazać właśnie naszym widzom ten filmik z tym czerwoną grafiką, a ja w międzyczasie zrobię sobie światło, bo u nas już się zrobiło ciemno. Tak, 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 to już widzimy. No, ja ten filmik teraz nakładam na to wideo, bo będę to montował. Wy już go pewnie widzicie, a my możemy opowiadać dalej. Okej, no ja jeszcze nie widzę, więc myślę, że opowiem o tym filmiku po prostu, tak najzwyczajniej w świecie. Bardzo cię proszę. A jak on się później tam docelowo pojawi, no to będzie super, więc sobie zobaczycie. O, mam błyszczyk pod ręką, więc może się nada. Zobaczcie, to jest to nasze mikronaczynie krwionośne, tak? One jest w takim bardzo, bardzo dużym powiększeniu, no bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, te naczynia są nawet mogą być nawet 18 razy cieńsze niż nasz ludzki włos. No i teraz w środku tego naczynia, tutaj nawet widać taką obwoletkę bezbarwną, no to ta obwoletka to jest mięśniówka, ona jest w środku, mięsień okrężny. I tutaj na to mikronaczynie krwionośne, słuchajcie, nie działają żadne leki ani tabletki, bo tam nie ma po prostu receptorów. I profesor, który pracował te 40 lat, poświęcił swojego życia na wynalezienie tej technologii, wiedział, jak ważne jest mikrokrążenie i próbował najpierw znaleźć lek, czyli tabletkę albo jakiś płyn. Ale w laboratorium pracował na takich mikroskopach intrawitalnych. No i słuchajcie, tam jak w trakcie tych badań on mógł w czasie rzeczywistym, to jest niesamowite, on w czasie rzeczywistym był w stanie śledzić w naszym organizmie, jak to mikrokrążenie się zachowuje, na przykład czy w wątrobie, czy w jelitach. No i mówię, kurczę, to nie działa. Ale skoro tam jest mięsień, no to będzie działał na jakąś stymulację. Więc wymyślił, opatentował i wprowadził do urządzenia impuls. Impuls, który stymuluje właśnie ten mięsień w tych naczyniach i przywraca tą prawidłową naczyń ruchowość, czyli te prawidłowe skurcze, 3 skurcze i 3 rozluźnienia, które są spowolnione i dzięki temu w całym organizmie od czubka głowy do małego palca mamy prawidłową naczyń ruchowość, czyli prawidłowy przepływ krwi na poziomie drobnych naczyń krwionośnych. I to jest niesamowite, że możemy po prostu odwracać pewne procesy i możemy się regenerować i nawet, wiesz co, Zygi, powiem ci, co jest chyba dla mnie ważniejsze, żeby robić to profilaktycznie, czyli żeby nie doprowadzać tego naszego organizmu do tych stanów, w których już później faktycznie czasami nie da się nic zrobić. Tak, i tak. Mieliśmy kilku takich pacjentów, gdzie już no było za późno po prostu, najzwyczajniej w świecie i ten organizm był tak zniszczony od środka, że już się nie dało nic zrobić, aż mi się głos łamie, jak to mówię, bo to jest zawsze przykre,
bo człowiek tak do ostatniej chwili chce pomóc i chce po prostu, żeby dać szansę, ale jak już te zmiany pewne następują, no to żeby ten proces regeneracji mógł się odwrócić, no to wiadomo, potrzebny też jest czas, nie? Że to nie jest dotknięcie magicznej różdżki, że zrobimy jedną terapię i nagle wszystko się wycofa, nie? Tak, ja ci powiem, że gdybym miał tą świadomość te 8 lat, więcej, no 20 lat temu, ale pewnie jeszcze tych urządzeń wtedy nie było, to no ja bym takie urządzenie już miał, nie? Natomiast, było, no, było nigdy... 25 lat temu. Było tylko. A, było, tak? No. Tak, 26 lat na rynku już jest urządzenie. No ale nie spotkałem tak Mary i nie widziałem filmu. No. Natomiast wiesz, ja myślę tak, bo my jako ludzie, gdybyśmy żyli w dobrych warunkach, w dobrych, myślę o tym, że jedzenie, woda, powietrze, otoczenie, brak stresu, gdyby te warunki były takie sprzyjające nam, to prawdopodobnie nie potrzebowalibyśmy niczego takiego, no bo to mikrokrążenie stworzyła natura i ona pewnie by o nie dbała, gdybyśmy my też naturalnie się żyli naturalnie, czyli odżywiali, zachowywali, nie stresowali. No ale życie nam sprawia takie niespodzianki, no bo tak, zwłaszcza stres. Żyjemy w świecie, tak, stres, prawda? Tak. Więc to jest metoda na to, żeby sobie pomóc, szczególnie kiedy już czujemy, wiesz, to moje odczucie przed tą operacją było takie, z Lucynką chodziliśmy na spacery dość często, co było moim sukcesem, że ona mnie wyprowadzała na te spacery. No, on się upierał. Ale powiem wam, że było ciężko wejść pod nawet niemałe górki, takie wiecie, takie średnie, było ciężko. I to była ta pierwsza oznaka, że coś tu jest nie tak. Więc to chyba do wszystkich tych, którzy czują, że są te oznaki takie, że coś z tobą jest nie tak, zrób to. Idź. Tak, i powiem ci jeszcze więcej, że już ten moment, kiedy nasz organizm puka i mówi, halo, coś z tobą jest nie tak, ja ci już daję taki znak, że po prostu inaczej się nie da, to już z reguły to jest bardzo zaawansowany stan w naszym organizmie, który niejednokrotnie wymaga ingerencji czy operacyjnej, czy faktycznie jakiegoś takiego dużego leczenia od środka. Ale chciałam tylko skończyć swoją myśl a propos mojej historii, bo powiedziałam, że trafiłam na technologię, poprawiłam mikrokrążenie, że byłam uzależniona od środków przeciwbólowych i słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że od 4 lat, nawet więcej już teraz, bo mamy październik, od ponad 4 lat nie wzięłam ani jednej tabletki przeciwbólowej na nic. To jest niesamowite. Poprawiło się w moim życiu naprawdę bardzo dużo. Już gdzieś odeszła ta myśl i wiem, teraz to wiem, że do bólu nie trzeba się przyzwyczajać. Naprawdę nie trzeba. To można po prostu zlikwidować. Ale co jest najfajniejsze, ja w tym momencie, kiedy pierwszy raz wstałam bez bólu zupełnie, to był taki impuls. Ja mówię, kurczę, mówię, to jest niesamowite. To jest to. Ja się zwolniłam z pracy, ja zaczęłam zajmować się mikrokrążeniem, bo stwierdziłam, że to musi być wszędzie, to musi mieć każdy i po prostu to jest najlepsza rzecz na świecie. I myślę, że za mną się zgodzicie. A ja jestem sceptykiem takim z natury i ja muszę wszystkie rzeczy zbadać tam z każdej strony, powąchać, wiesz, przećwiczyć, ale powiem tak, Lucyna ma niesamowitą intuicję. I to, wiesz, w ocenianiu ludzi, w spotkaniach, nie, ale też właśnie w czymś takim nawet nienazwanym. Jak ona zobaczyła ten film i zaczęła do mnie tam wołać na górze, a ja mam studio u góry, a ja tam coś nagrywałem, to mówię, no to musi być coś ważnego. I właściwie to ty mnie zaprowadziłaś do tego filmu, tak, już po tym, tak, jak skończyłem. Tak, potem, no najpierw poszłam i ci powiedziałam. No, a potem mówię, to musisz zobaczyć. I ona mi tak nie mówi nigdy, wiesz, że muszę coś zobaczyć. Nic nie muszę, nie? Ja jestem taki trochę uparty. Nie? Tak, tak, tak. Ale mocno jak, uparty. Jak mi to powiedziała, to mówię, no coś jest na rzeczy. No i no, ja już mam to urządzenie, drodzy widzowie. Powiem wam, że ja wam tego nie mówiłem przed filmem, ale powiem to teraz, pozwólcie mi, że 8 lat temu zachorowałem na półpasiec. I to było makabryczne, słuchajcie, bo miałem pół twarzy, tak, pół pasiec na twarzy i pół na głowie. To wiecie, co to znaczy, jeden strój wielki, ale to mniejsza o to, bo to mija. Natomiast nie minęło odrętwienie.
Ja mam drętwą tą część tutaj, do połowy czaszki, oko i w oku nieustanne takie uczucie, jakby coś tam było w tym oku. I ja nie wiem, czy to jest efekt tego, co robię w tej chwili, bo ja robię dość systematycznie tą moją kurację z BMR-em, ale słuchajcie, zniknęło to uczucie w oku, to jest pierwsza rzecz i zacząłem lekko czuć dotyk. Nie czułem w ogóle tego dotyku. Więc może się zadziała u mnie magia. Może to jest tylko, jak to się mówi, że to jest tylko, co? Zapomniałem tą nazwę, słuchajcie, kiedy się myśli, że... Placebo? Placebo. Ale ja jestem myśli takiej, że coś się zaczęło dziać dobrego z organizmem. U mnie też podobnie. U mnie, ja wiecie, że ja miałam uszkodzenie nerwu trójdzielnego. Lekarze mówili, że muszę mieć operację mózgu. I oczywiście lata brania suplementów, akupunktury, chiropraktor i tak dalej, cały czas dbam o siebie, ale wiecie co, zawsze tam gdzieś, jak miałam na przykład duży stres, czy na przykład zgrzytałam zębami, to mi się często zdarza, bo mam też zły zgryz. I w ogóle to wszystko się tutaj jest tak mocny tutaj stres. Miałam też uszkodzenie nerwu dzięki mojemu cudownemu dentyście w Polsce, w Lublińcu, który mnie ładnie załatwił tutaj. Więc naprawdę był poważny ból, był taki ból, że nie do wytrzymania, bo przy tym bólu się nie śpi, przy tym bólu po prostu człowiek wyrywa włosy z głowy. To jest taki ból mocny. I żadne tabletki na to nie działają, tylko jakieś tam przeciwpadaczkowe i w ogóle, nie? Także nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą, ale tak chciałam powiedzieć. I powiem wam, że tak, dobra, 95% zregenerowałam ten nerw, ale zawsze od jakiegoś czasu, na przykład raz w miesiącu, czy jak mamy takie gorsze dni, to zawsze coś tam aktywuje. I zawsze coś tam, wiecie, jak człowiek ma nawałkę tego wszystkiego. Ja ostatnio podróżowałam, byłam w Chicago, mało spałam, podróże, dużo stresu, tutaj nam highway zamknęli, no więc to się tak nałożyło. Miałam też tam doświadczenia w tym Chicago, ale powiem wam, że jak to zaczęłam robić sobie tą terapię, 8 minut tylko rano i wieczorem 8 minut, to zaczęłam czuć normalnie relaks tutaj, nie? I to jest takie uczucie, wiecie, sami musicie doświadczyć tego. Ja tego nie jestem w stanie wytłumaczyć, po prostu człowiek się relaksuje. I coś takiego się dzieje na takim głębokim poziomie, że tego po prostu ja tak jakby manualnie nie można tego doświadczyć. I byłam u chiropraktora wczoraj i ona mówi, Dagmara, ty jesteś tak jakoś, tak jesteś zrelaksowana w sensie takim, że te moje mięśnie i to wszystko jest takie, że można z tym pracować bardzo łatwo, bo ja bardzo dużo robię. Każdy się mnie pyta, kiedy ty znajdujesz na to czas. Nie wiem. Ja po prostu mam tyle do zrobienia na tym świecie, że ja idę. Ja czasami zapominam, że jestem człowiekiem, że ja nie jestem w chmurach jakimś tam istotą, która sobie lata. Nie, ja jestem w fizycznym ciele. Ja zapominam o tym czasami. I ja mówię, kurczę, przecież ja jestem fizycznie aktywna od 10 godzin. Ja muszę sobie usiąść. I no, czasami zapominam o tym, więc ja zawsze jak przychodzę do chiropraktora, to jestem, no jestem dosyć taka spięta. I ona to widzi, ona ze mną już pracuje 4 lata, ta konkretna chiropraktorka. Chiropraktorów mam od wielu, wielu lat, ale ona mówi, Dagmara, ty jesteś tak fajnie rozłożona, taka, wiecie, taka bardziej... Elastyczna. Elastyczna. Bardzo elastyczna. I to było bardzo, dla mnie to było wow, bo ja ostatnio, wiecie, no samoloty, samochody, cały czas gdzieś tam się... Stres. Stres, ten lot do Chicago, ta podróż do Chicago, że ja w ogóle 3 razy dłużej jechałam na to lotnisko. To wszystko to było takie, wiecie, jedno na drugim. I tak naprawdę nie ma powodu do tego, żeby moje ciało było zrelaksowane. Miałam super sesję z Gosią, z Kamertonami, która mi pomogła w bólu głowy, ale słuchajcie, no to było w niedzielę. Więc jeszcze miałam te parę dni bardzo mocne i no to nie ma szans. Jedyne, co mogę sobie pomyśleć, no to te sesje właśnie z BMR-em. I no, jest ta różnica. Także ja też mam, nawet od paru dni, mam bardzo dużą różnicę w różnych tam rzeczach. Spanie,
Mam bardzo dobre spanie głębokie. Tak, właśnie chciałam powiedzieć. Efekt uboczny, słuchajcie, ja super śpię, super. No. Leszku, ale ja ciebie chcę też zapytać, bo ja słyszałem twoją historię, bo jak mnie Lucyna zaprowadziła do tego filmu, żebym go pooglądał, to ja potem wysłuchałem już do końca, ale nasi widzowie tej historii nie znają. Ty też miałeś, żyłeś, żyjesz z dużymi problemami fizycznymi i potrafiłeś sobie pomóc. Tak. Ja z Memerem się spotkałem w tamtym roku na takim sympozjum, czego lekarz nie powie. Tam właśnie jest Zięba, Czerniak, tam są bardzo ludzie świadomi tego, w jaki sposób pracuje się ze zdrowiem, że właśnie w ten sposób możemy pracować zupełnie niezależnie od medycyny. I tam właśnie było takie stoisko, na którym była ta mata Bemera. Myśmy tak z Moniką, z moją partnerką chodzili. Myśmy się tam na tym sympozjum wystawiali z naszymi produktami naturalnymi DuoLife. I mówimy, dobra, chodź, idziemy zobaczyć, co to takiego magicznego tam jest. I Monika wtedy, chyba się nie obrazi, powiem, że ma pierwszy dzień okresu. U niej bardzo mocno obfite i bardzo bolące. A mieliśmy cały dzień stać na nogach na tym sympozjum. Potem ja akurat miałem troszeczkę niedawno przerwę, ale cały czas jestem aktywny fizycznie i chodzę na siłownię i zerwałem sobie, nadwyrężyłem sobie mięsień. I ja mówię, do pani powiedziała, proszę się położyć. Zrobiliśmy sobie sesję, Monika z pasem właśnie na brzuchu, a ja sobie zrobiłem z pasem na ręce. I wstaliśmy, odeszliśmy i właśnie tak jak ty mówisz, Zigi, no mówię placebo, no to jest niemożliwe, żeby tam 8 minut No. spowodowało to, że przestała mnie tam ręka boleć, tak? No ale ta ręka mi nie bolała do następnego dnia. I to było tylko 8 minut. To dało nam do myślenia. Zaczęliśmy się tutaj nad tym zastanawiać. Zaczęliśmy czytać, zaczęliśmy słuchać, oglądaliśmy różne informacje na internecie, czytaliśmy i tak dalej. My jesteśmy też bardzo empiryczni, Zigi. Także zanim się zdecydujemy na coś, to naprawdę my to sprawdzimy. A my z Moniką prowadzimy od 3 lat studio zdrowia w Lublińcu, naszego, gdzie się pognaliśmy z Dagmarą. To też jest bardzo fajna historia, ale chyba z braku czasu może kiedyś indziej opowiemy o tym. Prowadzimy studio z komorą hiperbaryczną, z generatorami wodoru, z badaniem nadmiarów, niedoborów minerałów, z poziomu komórkowego. Mamy też właśnie suplementację, no i cały czas czegoś poszukiwaliśmy. No i suma summarum mówimy tak, dobra, no, jest to fajne, trzeba to kupić. Trzeba to kupić dla naszych klientów. I powiem szczerze, my na ten zakup pożyczyliśmy pieniądze od znajomych. Po prostu, bo no, jak dla nas wydawało się, że to jest no, dosyć spory koszt, tak? No, ale że prowadzimy firmę, a jestem trochę po ekonomii, po matematyce, szybko policzyłem, jak może tam się zwrócić, bo no, oprócz tego, że pasjonujemy się pomocą ludziom, no to jednak no, musimy zacząć też żyć, prawda? I co się wydarzyło? Wydarzyło się, że za kilka dni wywróciłem się na hulajnodze. Wywróciłem się na tyle poważnie, że rozbiłem głowę, łuk brzuchowy, bardzo poważnie, byłem cały zakrwawiony do Moniki. Ona w tej chwili kończyła sesję z klientami w komorze. Ja zapukałem do niej, ona wyszła, rozłapała się za głowę, ja cały we krwi, cała koszulka i mówię, słuchaj, ty mnie tutaj dotknij, bo mi tutaj chyba kość wystaje. Po czym ona mówi, ja zaraz zemdleję, ty mi już więcej nic nie O pokazuj. matko, o kurczę. Ja mówię, ale patrz, ona nie dotykaj mnie, tam zaczęła się opierać o samochód, żeby było jej chłodno. No oczywiście nie zawiozło mnie na to pogotowie, no zabawna sytuacja, przyjechało pogotowie po 40 minutach, popatrzeli i mówi, a stan niezagrażający życiu, proszę sobie jechać do szpitala. No i pojechaliśmy do tego szpitala, tam pan po 3 godzinach próśb, zanim się obudził, zrobili nam zdjęcie rentgenowskie, nawet nie rozebrał mi koszulki, no musi sobie pan tutaj temblak założyć, 6 tygodni w temblaku, 3 miesiące pana będzie boleć, za 6 miesięcy, jak pan sobie zrobi rehabilitację, to za 6 miesięcy będzie wszystko w porządku, nie? Ja mówię, kurka wodna, 6 miesięcy, mówię, ja pierniczę, to jest bardzo dużo czasu. No ale nic, po tych 2 tygodniach tak mi doradził, umówiłem się do mojego lekarza tu w Lublińcu, który się zajmuje po prostu ortopedy. I ja do niego przyszedłem i on tak patrzy na mnie i mówi,
Słuchaj, a kiedy ci się to stało? Ja mówię, no summa summarum 2 tygodnie temu. Zaskakująco dziwne, masz zaleczenie tego urazu. I on mi polecił, żeby to skonsultować i pojechać do kliniki, która zajmuje się między innymi sportowcami, między innymi też naszymi piłkarzami, żebym to skonsultował, czy czasem nie lepiej tego wyoperować, ponieważ mi obojczyk wyszedł ze stawu barkowego. Mhm. Ja na przykład właśnie w tym filmie pokazywałem te zdjęcia, jak to wygląda. No i pojechałem tam, dokładnie minęło 3 tygodnie, 4 dni. Kazał mi rozebrać koszulkę, kazał mi podnosić ręce, wszystkie opory, badania, ćwiczenia, naciski, potem USG, potem kolejne zdjęcie z obciążeniami. Siedliśmy naprzeciwko siebie, on mówi, kiedy ci się to stało? Ja mówię, że no 3 tygodnie temu i 4 dni. On mówi, to jest niemożliwe. I mówię, dlaczego? No bo stan zagojenia mojego barku wykazuje około 4-4,5 miesiąca. Aha. I pyta mnie, a co ja robiłem? Ja mówię, pan co, no ja mam tam akurat z komory korzystałem dokładnie 4 albo 5 razy, ale z racji tego, że przed tym wypadkiem udało nam się zakupić to urządzenie, no to moja Monika powiedziała tak, to, że jesteś głupi, to my wiemy, ale teraz sprawdzimy, czy ten bemer działa. Słuchajcie, ja mam zdjęcia zrobione, gdzie głowę rozbitą i łuk brwiowy światłami z bemera zaleczyłem w 4 dni. Po 4 dniach na głowie nie miałem śladu. Łuk brwiowy rozcięty goił się troszeczkę dłużej. I codziennie używałem maty bemera, oczywiście wiele razy w ciągu dnia. Używałem świateł, używałem bispota, używałem pasa w taki sposób, że lekarz w klinice sportu był w szoku, że potrafiłem to zrobić w 3,5 tygodnia do stanu 4-4,5-miesięcznego. To świadczy o tym, ja już nie będę mówił o innych przypadkach, które w tej chwili mamy tutaj u siebie w Studiu Zdrowia, ale to świadczy o tym, że to jest coś niesamowitego. Ja tylko żałuję, że to tak dawno poznaliśmy, ponieważ urządzenie jest wiele, wiele lat na rynku. Mm-hmm. Od 3 lat w ogóle zajmujemy się tym zdrowiem i żałujemy, że tak późno to poznaliśmy. Ja jestem dowodem tego, że to urządzenie działa w niesamowity sposób. No i jak gdyby dało mi, ja wiem, że ciężko powiedzieć, że jestem wyleczony, ponieważ obojczyk barkowy nie wejdzie sam do obręczy barkowej, do tego stawu barkowego, ponieważ musi się to zakończyć operacją, ale stan mojego zagojenia powiedział, że no w tej chwili, czy my zrobimy tę operację teraz, czy za 3-4 tygodnie, czy za 1,5 miesiąca, czy za 0,5 roku, nie ma to kompletnie znaczenia, mm-hmm. ponieważ mam taki wysoki stan zagojenia, a ruchomość na poziomie 90, no teraz już jak byłem 2 tygodnie temu u niego po raz kolejny na takiej kontroli, to powiedział, że ruchomość mam 100% i on jak gdyby był na moim miejscu, on by tego nie operował. I najciekawszą rzecz powiedział wtedy to, że on musi poznać głębiej to urządzenie i mam się umówić z sekretarką na prezentację tego urządzenia. No taką ja miałem przygodę, bardzo tak, starałem się bardzo to skrócić, chociaż wiem, że chwilkę to trwało, ale mógłbym jeszcze opowiadać o rzeczach, które teraz doświadczamy wśród naszych znajomych, można powiedzieć, bo nasi, my nawet nie nazywamy ich pacjentami, tylko klientami, którzy przychodząc tutaj naprawdę doświadczają niesamowitego działania. Powiem tylko krótko, koleżanka od Moniki z 2 kulami przyszła z usztywnionym stawem skokowym, przepraszam, kolanowym. Po 5 sesjach codziennie rano i wieczorem, trochę dłuższych, bo 16-minutowych, do tego odpowiednia suplementacja i po 5 dniach odłożyła kulę. No proszę. To są rzeczy, nam Leszku, naprawdę... Ja bym chciał dodać tylko dla naszych widzów i wyjaśnić pewną kwestię, że nasza Monika, nasz gość dzisiaj, nie jest twoją partnerką i że to jest tylko zbieżne tak. imię. Tak, tak dokładnie tak. Jestem tak. partnerką, ale biznesową. Tak. W życiu prywatnym Leszek ma swoją Monikę i to tak się złożyło, tak, ale że teraz ma dwie. Wiesz co, Monika, wczoraj też widziałem, pokazałaś zdjęcie swojej ręki, którą skaleczyłaś dość poważnie przed Wigilią, przed świętami. Tak. I byłem naprawdę zdumiony, bo na tych zdjęciach robionych chyba tam codziennie były daty i ty po 2-3 dniach miałaś to wygojone dzięki właśnie punktowemu temu naświetlaniu bemerem.
Tak, powiem wam, to też była ciekawa historia i tak jak Leszek, takich moich własnych historii mogę opowiadać naprawdę w przeciągu tych 4 lat bardzo dużo i myślę, że każdy użytkownik Bemera, który używa w domu czy gdzieś tam ma okazję korzystać, ma naprawdę swoje, każdy ma swoją historię gdzieś już teraz, więc tego naprawdę jest bardzo dużo, ale to było w ten sposób, że skaleczyłam się szybą po prostu na spotkaniu z klientem w hotelu, zamykałam takie szklane duże drzwi. Nie wiedząc czemu, po prostu wszyscy zastanawiają się, co się wydarzyło, bo te drzwi się nawet nie styknęły, bo najpierw było tak, że one się po prostu zderzyły. Ale nie, no coś widocznie było, już jakiś feler w tej szybie i słuchajcie, nie wiem, 3-metrowa szyba do góry rozsypała się w drobny mak i szkło poleciało. Przejechała ci po palcach. Mi została rączka w ręku, bo to tak, wow, tak szybko się działo. I słuchajcie, i tak w tym wszystkim, całym tym wydarzeniu miałam tylko 2 dziury w ręku, czyli to szkło po prostu się wbiło, rozcięło bardzo mocno mi na kciuku, tutaj, w tym miejscu. Ja widziałem, bardzo głęboka rana była. I tu, takie 2 miejsca, gdzie są takie nefralgiczne. No i powiem wam, że myślałam, że faktycznie zostaną dziury, zostanie duża blizna, ale mówię, nie, dobra, Monia, masz Bemera, bo powiem wam, że się pierwszy raz w życiu wystraszyłam, naprawdę się wystraszyłam i miałam taką myśl, przeszła mi przez głowę, kurczę, jak do rana mi to nie przejdzie, to odetną mi palec, nie? To ta ręka była po prostu jak słoń, taka mega opuchnięta, a to zaczerwienienie sięgało praktycznie aż dotąd. A, zakażenie. Czyli, tak, czyli szło mi zakażenie, coraz bardziej było zaczerwienione, bo już palicho z tą szybą, ale słuchajcie, ja wyjeżdżałam z moją córką na urlop, no i co ja zrobiłam? Jak to kobieta, nie? Szybko jeszcze dom trzeba posprzątać przed wyjazdem, że jak przyjedziemy, to jest do czyściutkiego, nie? No, no. Tak jak właśnie tak Mara mówi, nie? Wszystko, to telefon. To ważniejszy dom. Tak, mówię, tu telefon, nie? Coś tam z kimś gadałam, a tu drugą ręką właśnie tą chorą, bo ja nie przyklejam plastrów, żeby oddychało, szybciej się goiło. Wkładam talerze do zmywarki jeszcze, żeby włączyć zmywarkę. No i wiecie, jak są te dzyndzle, nie? Na talerze, w zmywarce. No to ten dzyndzel, słuchajcie, jak jest, nie wiem, czy widać tu, może, o tak, jak tu jest ta kość na kciuku i tu mam tą pierwszą dziurę, ten dzyndzel wbił mi się tu, aż tu. Oh, przez wow, tą ranę, nie? Ja mówię tylko, o, ciepło mi się zrobiło, wyjęłam rękę, krew się lała, mówię znowu, szybko zdezynfekowałam, jako tako, no ale tam głęboko, no nie dojdę, nie? No i słuchajcie, już musiałyśmy za chwilę wychodzić, próbowałam to krwawienie zatamować, tyle i o ile się udało, no ale dziura znowu się zrobiła dość spora, no i co, no i zakleiłam ten nieszczęsny plaster. Tak, no i pojechałyśmy nad to morze, w połowie drogi palec już był mega duży, dojechałyśmy nad morze, to palce już nie czułam praktycznie w ogóle, gorączka do tego i w ogóle naprawdę było nieciekawie, no ale co, mówię, mam Bemera ze sobą, no to robię. No i słuchajcie, ja zasnęłam z tym Bemerem na ręku. Ja tak, robiłam Bemera i się modliłam. Naprawdę, uwierzcie mi, żeby mieć ten palec rano, żeby się obudzić z tym moim palcem, żeby mi go nie musieli odciąć. I faktycznie trwało mi to, ile tam, 4 dni, od 22 do 26, tak. A 26 w drugi dzień świąt już byłam na basenie i na sali. No, widziałam ten palec, całkowicie zagojony. No, ale to chciałam, wiesz co, chciałam jeszcze powiedzieć z takich właśnie ważnych rzeczy, bo wszystkie te historie to są historie właśnie naszych klientów, pacjentów, takie bardzo indywidualne, ale każdy z nas jest inny, nie? I u jednego może być dłużej, u innego może być krócej, ale zawsze, słuchajcie, ten efekt, to jeżeli my poprawimy to mikrokrążenie, jeżeli jest ta dróżka drożna, no to nie ma innej opcji, żeby po prostu ta regeneracja się nie odbyła w odpowiedni sposób. Wiecie, o co chodzi? To jest właśnie klucz tego wszystkiego. Tak, tak. Ale to też chyba nie zwalnia nas z odpowiedzialności, wiesz, za dbanie o zdrowie, nie? Czyli za prawidłowe żywienie. Tak, tak. Tylko zobacz, Digi, prawidłowe żywienie jest super, tylko nie ma już tak naprawdę zdrowego jedzenia. No nie ma. No. Chyba, możesz, szukać, nie... możesz szukać najlepszego, jakie jest dostępne, ale one nie będzie wolne. Zawsze są jakieś konserwanty, no, zawsze są te pestycydy w tych owocach, warzywach. Nie, nawet tak, jak macie, słuchajcie, ostatnio oglądałam taki fajny film, nawet rolnik, który ma swój sad na przykład i on niczego nie używa, to no, rolnik obok, pole obok, jedzie traktorem z tymi chemikaliami, no i sypie Roundup.
Tak. Wiatr, nie słuchajcie, to się niesie z wiatrem, mimo wszystko. Więc wiatr tak, spodą ostatnio, ze wszystkim. Tak, ostatnio ktoś wyliczył taką fajną, ciekawą rzecz, że żeby mieć bezpieczne swoje pole, to w przeciągu iluś tam hektarów nie może być żadnego innego pola. Czyli musielibyśmy wykupić, nie wiem, 20 hektarów i w środku na tym jednym hektarze coś zasadzić, nie? I wtedy to może byłoby okej, ale słuchajcie, no z kolei ziemia to już jest skażona, nie? Więc no naprawdę, no żyjemy takie w takim hektary świecie. Można mieć tylko w Teksasie. Ale słuchajcie, no tak. Ja współpracuję z lekarzem, który znalazł metodę, od lat to stosuje w Stanach, znalazł, on stosuje organizmy, które oczyszczają glebę. I on... No. Co się wydarzyło? To jest ten sam człowiek, który wynalazł ten fenben i to ivy, nie? Ten iverme. I współpracuje, bo to jest geniusz. On, słuchajcie, znalazł takie coś, że w tych rezerwatach indiańskich mają najgorszą glebę, dlatego ich tam wrzucili. I on zaczął te próbki wszystkie brać i on zaczął od tych rezerwatów. Te rezerwaty mają najlepszą glebę. I on to w różnych stanach robi. I on ma metodę, że te organizmy oczyszczają naturalnie, po prostu to nie jest jakimiś chemikaliami czy czymś, czy to jest wszystko takie probiotyki. Wiesz co, Dagmara, powiem ci, że chyba ci umknęło też coś, bo ja właśnie od 2 lat na moim kanale propaguję efektywne mikroorganizmy. To są właśnie te rzeczy. Słuchajcie, tak, to jest to, co prawdopodobnie pomoże nam w uratowaniu w ogóle tych ziem. Po powodzi w Polsce firmy, które produkują te EM-y, one w dużej części za darmo, a w dużej części tam prawie półodpłatnie zapewniły tym ludziom, którzy chcieli odkazić te swoje tereny właśnie EM-ami, bo chlor zabija wszystko. Tak. Nie tylko te patogeny, ale i dobre bakterie. Natomiast EM-y przywracają równowagę w środowisku. Czyli patogeny won, teraz my tu rządzimy. Nie? I słuchajcie, to jest cudowne i w ogóle to nie jest ta okazja, żeby mówić o tym, ale w ogóle polecam, żeby się ludzie tym zainteresowali. Zarówno w ogrodach, nie wiem, w domu, do zmywania, do kąpieli. Niesamowita sprawa. Jak najbardziej. Ale słuchajcie, jeszcze chcę wtrącić jedną rzecz, bo ludzie piszą mi: o Dagmara, dlaczego ty promujesz technologię? Dlaczego mówisz o tym? No właśnie. Ojciec był na przykład zielarzem. Nie, mój ojciec leczył tak, bioenergoterapeutą był, różdżkarstwo praktykował, zioła, bardzo dobrze znał zioła, ale powiem wam jedną rzecz, że my żyjemy nie w tych czasach, w których żył mój ojciec, my nie żyjemy w 1950 czy nawet 80 czy 90. My żyjemy w takich czasach, gdzie praktycznie wszystko jest skażone i ja nie chcę tutaj czarno na rzeczy patrzeć, ale taka jest prawda, jeśli weźmiemy pod mikroskop ziemię. Nawet to, co mówiłaś, Monika, że nawet sąsiad jak psika, na przykład Roundupem, ja w ogóle tego nie używam i nigdy nie używałam tego. Nawet na robaki czy na jakieś te rzeczy, to my używamy krzemionkę. Wszystko jest po prostu zrobione z balansem dla planety, ale niestety sąsiedzi tego nie robią, więc to wszystko i tak przychodzi do nas. I my musimy zrozumieć, że my musimy patrzeć na następny krok tutaj. Oczyszczenie, dlatego ja miałam to przesłanie z oczyszczeniem, czyli ten super detoks, to wszystko, te DNA, żeby zreperować nasze DNA. I my musimy od tego, że zacząć, ale technologia też jest, to jest kreacja Boga. Czy chcemy tego, czy nie? My tutaj też mówimy przez technologię. Technologia może być dobra, albo może być zła. To od nas zależy, kochani. Nie oceniajmy technologii, że tylko jest zła, bo to może pomóc wielu, wielu ludziom. Dagmara, tak naprawdę gdyby nie technologia, to dzisiaj nie rozmawiamy. Dokładnie. No. Także dziękujemy temu, że mamy to. Nie musimy trwać w tym i pozwolić, żeby ona nas przejęła, bo to jest bardzo ważne, ale możemy ją używać odpowiedzialnie. Więc możemy się wspomóc przede wszystkim taką technologią, a z tego, co wiem, ja na pewno mam nadzieję, że się ja dopiero uczę i nie pomylę się, technologia BMR to jest jedyna technologia na świecie, która pomaga właśnie powrócić do tego, co powiedziała Monika na samym początku, czyli do tego, że ta naczyniorruchomość powraca do takiego stanu, jakbyśmy byli niemowlakami. Bo ja używam też technologii, wracając do tego, co Monika powiedziała,
właśnie też w tej chwili wracam do tego, że po każdym posiłku jestem tam, gdzie powinienem być. Nie? Wiesz co, powiem ci, że ja na słowa jedyna reaguję alergicznie, nie? I ja od razu sprawdzałem, słuchaj, ja od razu sprawdzałem i naprawdę się przekonałem, że nie ma takiej technologii, że to jest jedyna technologia. Ale nie wierzę. Tak. Zdobyłem nawet potwierdzenia przez różne instytuty tutaj w Stanach Zjednoczonych, między innymi FDL, ale nie tylko, artykuły w czasopismach medycznych, które potwierdzają niezwykłość tej metody. Tak, że to no i właśnie... Słuchajcie, że to jest dostępne, to jest cud dla mnie. I a propos tego jeszcze, bo chciałem dwa słowa dodać, bo też się spotkałem z tym, bo ja wiem, że to kosztuje, ale ja zacząłem, bo też na to pożyczyliśmy, na to nasze pierwsze urządzenie, które na tą pierwszą matę, na tego BMR-a. Ale jak ja byłem w tej klinice, to mi ten doktor powiedział, jak ja mu podałem, jaka to jest kwota, to on się popatrzał na mnie, jakbym zleciał co najmniej z byka albo z konia. Ja mówię, no wie pan, ale to jest, ma certyfikację medyczną i to jest urządzenie medyczne. On mi, proszę pana, tam pan widzi w rogu, tam jest taka skrzyneczka, ja mówię, no widzę, 25 tysięcy euro. To jak na urządzenie medyczne tak naprawdę to nie jest drogie. A co jest najciekawsze, bo my patrząc na te urządzenia medyczne, które są w szpitalach, które są w klinikach, to one są dla przeciętnego, że tak do nazwy Kowalskiego człowieka, mało dostępne, bo są bardzo drogie. A ja wiem, że urządzenie też nie jest tanie, ale jest dostępne i możemy je kupić nawet w Polsce, nie wiem, na raty, na leasing, jest możliwość też, o czym nie powiedzieliśmy, wypożyczenia tego urządzenia. Ja wiem, że w Stanach jeszcze w tej chwili, jeszcze nie jest taka możliwość, ale w Europie czy w Polsce coś takiego i często ludzie z tego korzystają, bo Ziggy też masz dużo obserwujących i osoby, które są z Polski, bo wczoraj się właśnie spotkałem. Większość. Właśnie, wczoraj się spotkałem i pokazałem ludziom, że rozmawiam z Ziggy, ona, o Boże, z Ziggy rozmawiasz i z Dagmarą, mówi, niesamowite. Także, no, słuchajcie, to jest naprawdę fajne, że to jest dostępne. Ja wiem, że to jest fantastyczna rzecz, że możemy z tego korzystać, może nie za bardzo tanio, ale na pewno nie za drogo. No ale wiesz, jakby to jest kwestia priorytetów. Ktoś woli wydać kilkadziesiąt tysięcy na nowy samochód, bo tamten już ma 3 lata, a o zdrowie nie dba. To jest tylko kwestia priorytetów. Jeśli masz dobrze ułożone priorytety, to zadbasz o to. Dokładnie. Tak, ale słuchajcie, co jest właśnie a propos tego, co mówi Leszek, bo jeszcze nie potrafi gdzieś tam, ludzie czasami nie potrafią tego zrozumieć, że tak naprawdę to wcale nie jest jakaś wysoka, wygórowana kwota i to, co powiedziałeś ty, Ziggy, że ludzie naprawdę na pierdoły wydają bardzo dużo pieniędzy i porównując to na przykład do kupowanej kawy na Orlenie, na stacji, czy jakiś, nie wiem, pierdółeczek, tak naprawdę to BMR licząc na bodajże tam 5 czy ileś lat, teraz już nie pamiętam dokładnie, to jest kilka złotych dziennie. Żywotność tego sprzętu to nie jest sprzęt, który się wymienia po 2 latach, bo się gwarancja kończy, czy po 3. Są sprzęty 26-letnie, które do dzisiaj pracują, słuchajcie. BMR 3000, wiadomo, to jest inna generacja, tam było mniej cewek, inna modulacja trochę sygnału, krótszy efekt, dlatego były te nowsze generacje, teraz są i dlatego firma cały czas nad tym pracowała, ale to jest urządzenie, które będzie pracować dla nas kolejne 20 parę lat, słuchajcie, oby dłużej, bo no pierwsze było 26 lat temu, więc no z roku na rok one dalej pracują, więc myślę, że nawet dłużej, czyli tak naprawdę patrząc się finalnie, ja zawsze zadaję pytanie, ile jest warte dla ciebie twoje zdrowie i to, że możesz robić to we własnym domu, to jest to, że nie musisz nigdzie jeździć, nie musisz nigdzie, tak, że możesz sobie to zabudować w łóżko, nawet jeszcze nie wychodząc z łóżka, robisz sobie te 8 minut rano, 8 minut wieczorem, że jest to mobilne, możesz to brać ze sobą wszędzie, na wakacje, gdzieś lecisz, cokolwiek się wydarzy w domu. I to jest właśnie to, że to jest urządzenie medyczne do użytku domowego i klinicznego, słuchajcie. Ja pierwszy raz z czymś takim spotkałam, że urządzenie medyczne można po przeszkoleniu używać w domu samemu. Z pełną certyfikacją właśnie i na Europę, i na Stany Zjednoczone, o którą bardzo długo firma walczyła i się udało. I Ziggy i Dagmara wiedzą, jak FDA jest bardzo rygorystyczne pod kątem wydawania
certyfikatów, że tam nie można dostać sobie certyfikatu od tak, bo się przyjdzie i się powie, że się coś ma i chce się dostać certyfikat. Tam naprawdę trzeba było przedstawić badania, wszystkie próby, no mega dużo rzeczy i FDA sprawdzało naprawdę bardzo rygorystycznie, bo premiera Evo była u nas w lutym 2023, a w Stanach Zjednoczonych była kilka miesięcy później, bo tak długo trwała certyfikacja. Więc to też o czymś świadczy. Ja dodam tylko tyle, że tak, przekonała mnie też technologia, bo sprawdziłem sobie, gdzie ta myśl inżynieryjna powstała. Wiemy, że w Niemczech, wiemy, że wykonanie jest szwajcarskie i to też jest taki dodatkowy atut, dlatego że ta firma szwajcarska współpracuje z wieloma znanymi klinikami, chociażby z kliniką doktora religii w Zabrzu, słynną kliniką od serca, ze szpitalem MSW chyba, tak? Jeśli się nie mylę. MSW ja w Głuchołazach, profesora Jana Szczegielniaka, tak? Za rehabilitację. I jest w stałej współpracy z NASA również. Tak. No, to mnie przekonuje, a powiem wam, że ja tylko powiem tyle. Ja jestem naprawdę zadowolony, że to mam. Cieszę się z tego. A ja się cieszę, że masz, bo ja wiem, że to pomoże. I wiecie co, wczoraj jeszcze wtrącę się, ok? Zapomniałam wam powiedzieć, wczoraj Carlosa rzuciłam na tą matę, mówię, chodź. Okay. Nie masz, wszyscy idą po kolei, razem z psem, wszyscy idą. Okay. To już jest u nas rytuał, nie? Ale Carlos nagle zasnął na niej. I słuchajcie, pierwszy raz jak zasypia, on zawsze chrapie, ok? I wyobraźcie sobie, normalnie on spał bez chrapania. Josh, i rzeczywiście on spał. Josh, czy już nie. Rozumiecie, to jest ogromna zmiana. Naprawdę. I muszę wam powiedzieć, że próbowaliśmy wszystkiego, jeżeli chodzi o chrapanie. I no niestety nic nie działało. Nagle on przestał chrapać po trzech dniach używania. On po prostu spał bez chrapania. Także też jest taka może pierdoła, ale na przykład ludzie wiele lat próbują się pozbyć chrapania i nie wiedzą jak. Nie umieją. Jak tam te maszyny wiecie, te, co się zakłada, te maski. Tak, jakieś magnesy są. Nie? Są różne takie dziwne jakieś terapie. A tutaj brak tlenu w mózgu. Przecież brak tlenu. To jest podstawa. Tak samo w anemii. Ja mam na przykład od czasu do czasu problem, bo po prostu anemia się mi pojawia. Hemoglobina mi nie jest produkowana albo przepychana przez te naczynia krwionośne, więc u mnie też to jest bardzo ważne, żebym ja miała siłę, bo w anemii człowiek nie ma siły, nic nie może zrobić, nawet oddychać nie może, ciężko mu oddychać, a to jest po prostu genialne dla mnie. Dla mnie jest genialne. Tak, no. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za poświęcony czas dzisiaj. Tobie, Dagmaro, za to, że zrobiłaś ten film, a tobie, Lucy, dziękuję za to, że mnie zaciągnęłaś do tego filmu. Ale wam też, tobie, Moniko, i tobie, Leszku, za to, że chcieliście opowiedzieć swoje historie. Nie będę więcej dodawał. Ja po prostu jestem przekonany do tego i amen. Koniec, kropka. Bardzo ja dziękuję bardzo. Dziękuję, Leszku. To my ci bardzo dziękujemy. Że się pojawił w moim życiu cudowny człowiek. I dziękuję Monice, która ma ogrom wiedzy i zawsze jest tutaj wsparcie. Mamy ogromne wsparcie cudownych ludzi. Także zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę pisać. Nie? Drodzy widzowie, a wszystkie wieści, więcej wieści będą podlinkowane do tego filmu, więc po prostu idźcie tam, pooglądajcie sobie, powąchajcie i zobaczcie. A jakbyście chcieli porozmawiać o tym, to tak tet a tet ze mną, to jestem do dyspozycji. Trzymajcie się. Dziękujemy. No, dziękujemy. Cześć. Dobrego mi krążenia. Pa. Pa.